procedowania projektów przygotowanych przez Zarząd Dzielnicy 9. Proszę bardzo. Punkcie 3.1.1 w sprawie projektu uchwały 31.17 z dnia 4 lipca w sprawie rozporządzenia finansowym na najpierw wygodę. I tak, paragraf pierwszy, Państwo macie ze sobą. Zmniejsza się środki na zadanie budowy autów jordanowskich. To po 80 tysięcy, to jest intencja tego punktu. Oraz dwa, zmniejsza się środki na zadanie pod nazwą Fabryką Budowlę w ramach współpracy z miasta Krakowa z organizacjami pozarządowymi do kwoty 26 500. To jest paragraf drugi. W paragrafie trzecim zmiany dotyczą zakresu rzeczowego realizowanych zadań dla zespołu szkół ogólnokształcących i przemysłu skórzanego i zwiększenia tej kwoty o 2000. To już te punkty były omawiane w poprzedniej sesji. W tej chwili jest po prostu zmiana, znaczy zmiana tylko, że tak powiem, forma wymagana przez urząd. No. Natomiast te punkty już były przedstawiane poprzednio. I tak, na straży pożarnej jest zmiana zakresu rzeczowego zakupu agregatu na zakup sprzętu. Przy świadczeniach zdrowotnych w punkcie 2 nie zmieniana kwota, jest tylko wymagana w tej chwili zmiana nazwy na zapisaną program badań, wady postawy i tak dalej. W punkcie 3 zmienia się z uwagi na to uwarunkowanie, które już wcześniej omawialiśmy, żeby to było zadania inwestycyjne. Zmiana suma pozostaje, tylko zmiana nazwy na budowa boksów przy boisku sportowym. Zamiast remontu ogrodzenia i remontu nawierzchni. Kolejny w punkcie 4 jest zmiana też nazwy zadania i trybu realizacji przy pozostałej kwocie 50 tysięcy, pozostającej kwocie 50 tysięcy i nie projekt zamiast projektu budowy jest projekt i budowa toalety. W punkcie 5. Nie. Ja projekt budowy, przepraszam, projekt budowy. Projekt budowa jest na projekt budowy toalety kwartusowej. 5. Twardy na wierzchni pod pojemnik na twardy. W tej samym, że tak powiem, duchu zmienia się na budowę na wierzchni pod pojemniki na odpady. I nowe zadania, które są w tej chwili pisane. To jest Straż Miejska Krakow, Oddział Kwartusowy, zakup agregatu produkcyjnego na kwotę 10 tysięcy złotych. I akcja wystawka, która była wcześniej realizowana, była na 13500, tylko w tej chwili też uległa zmianie nazwa z uwagi na to, że nie może być realizatorem pomimo wcześniejszych ustaleń MTO, to niestety musi to być realizowane przez ZIKIM i tej nazwie ewentualnie jesteśmy w stanie zrealizować ten zakres. I z uwagi na niemożliwość realizowania oraz braku zgody na tryb realizacji przez na przykład Dom Kultury, rezygnuje się z zadań pomoc społeczna na 8 tysięcy i dofinansowanie działalności Stowarzyszenia Towarzystwa Kulturalnego 3 tysiące złotych. Jest to związane z tym, że realizator nie widzi możliwości zrealizowania tego w tej formie. Oczywiście będziemy, o ile, że tak powiem, pierwszy punkt, czyli realizacja pomoc społeczna dla emerytów i rencistów, mamy to w zapisie grantowym, o tyle pozycję drugą, no będziemy, jeżeli będziemy, będziemy szukali dalej możliwości zrealizowania tego w innej formie. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję na temat tego projektu uchwały. Proszę bardzo. No i jak zwykle jest to ta sama uchwała, która już była. No i tutaj się nie ma co powtarzać. Jestem przeciwny tej projektowi i budowie parku Solwaj tutaj na ulicy Brzmiecka Boczna toalety, ponieważ złożyłem wokół separatum, tam są zdjęcia szafy oświetleniowej, która jest notorycznie rozbijana. Są zdjęcia, ławki są zdjęcie wrzucone do tego potoku, także po prostu robimy sobie skarbonkę bez dna.
I, no, i, no i niestety jakby to było, że tak powiem, wyciągnięte z tej uchwały, to bym tylko to protestował, natomiast no, no muszę protestować całą uchwałę, bo inaczej się nie da. No oczywiście składam o tu separatum, znowu na piśmie. Dobrze. Czy jeszcze są jakieś głosy? Proszę bardzo, pani radna. Ja chciałam prosić o wyjaśnienie w punkcie 2. Dlaczego rezygnujemy z badania wad postawy z wykorzystaniem zjawiska mowy projekcyjnej, skoro te badania były od lat prowadzone i była to, powiedzmy, ciągłość, były to rok rocznie obejmowane dzieciaki tym badaniem. Dlaczego jest zmieniona powiedzmy i miał być zabieganie rehabilitacyjnymi, o ile wiem, zawsze się to odbywało. Tutaj zupełnie wydaje mi się, że jest no, troszkę wypaczony program, który był kontynuowany przez chyba kilka lat, około 5 czy 6 lat, bardzo proszę o to. Następnie, dłużej. Albo dłużej, tak. Bardzo proszę o wyjaśnienie punktu 4. Jaki to projekt za 50 tysięcy ma być wykonany na budowę toalety, typowej zresztą, o ile wiem. I w punkcie 5 proszę o wyjaśnienie, w którym miejscu ma być utwardzona nawierzchnia pod pojemniki na odpady, bo uchwała tego nie precyzuje. Dziękuję. Dziękuję. To za 50 tysięcy. Odpowiadam. Świadczenia zdrowotne. Jest to na podstawie pisma, które przyszło z Wydziału Zdrowia z miasta, bo określone są sformułowania poszczególnych grup badań, które mogą być finansowane przez Radę Dzielnicy. I w związku z tym musieliśmy dostosować brzmienie punktu do wykazu, jak to otrzymaliśmy. Rozumiem, ale czy powiedzmy, co ten program będzie zawierał, bo jeżeli my dajemy pieniądze na tytuł, to ja przepraszam, to chyba nie stać, żeby 10 tysięcy wydać na coś takiego. Ja się pytam, jakie korzyści będą z tego miały nasze dzieci? Uzyskaliśmy informację, że w tym, że jest to tylko zmiana, to jest to zmiana, że tak powiem, nazwy, natomiast program, realizacja będzie obejmowała też to samo, co było poprzednio, łącznie z rehabilitacją. Jest to tylko inny zapis tego samego zakresu. Bez wymieniania, ponieważ nie dopuszcza się wymienianie nazwy mory projekcyjnej itd. Natomiast zamiast zabiegu rehabilitacyjnego ma być użyte zajęcia z gimnastyki korekcyjnej. I dokładnie takie uzyskaliśmy, że tak powiem. A realizatorem tego zadania będzie ta sama jednostka. Ta sama jednostka jest to kwestia, że tak powiem, ich wewnętrznych, że tak powiem, uznania jakiegoś innego, że tak powiem, sklasyfikowania pewnych działań pod trochę innymi nazwami. No, natomiast ma być to samo, też dla tej samej grupy, to samo zrealizowane. Łącznie, że tak powiem, znaczy wady postawy plus korekcji, znaczy ta, tak obejmowała, zamiast, znaczy nazwy korekcyjna jest w tej chwili po prostu zamiast zabiegu rehabilitacyjnego jest po prostu gimnastyka korekcyjna. Po prostu inna nazwa. Nie ma tam zabiegu korekcyjnego. To samo, tylko po prostu no, znaczy inną klasyfikację zrobili. A to uzyskaliśmy zapewnienie, że jest to to samo. W zakresie, tam był punkt 4.5. 4.5. Proszę bardzo. Znaczy tak, zacznę od punktu 5. Utwardzenie nawierzchni pod pojemniki na odpady z uwagi na to, że uważamy, że powinno to być wykonane, zwłaszcza, że poszukujemy tej powierzchni, zwłaszcza na grupy gabarytowe. W tej chwili nie ma do końca wskazań lokalizacji. Ta lokalizacja rozumiem, że zostanie wskazana, ponieważ pierwotną lokalizacją to, gdzie miała być realizowana, było to tam za osiedlem Żywieckim na Tyłach, które okazało się terenem prywatnym i nie może być to realizowane. Więc w tej chwili są zrealizowane. Ale jeżeli nie mamy miejsca, to przepraszam, po co przeznaczać w drugiej połowie roku pieniążki, jeżeli wiemy, że w takim przypadku one przepadną?
Przecież to musi być rozeznane, własność terenu, prawda? Ale pani radna, ja pragnę odpowiedzieć, że to są zadania priorytetowe na rok 2013. Jesteśmy na początku drogi procedowania planu na rok następny. Nawet na dzień dzisiejszy nie mamy określonej ściśle kwoty, bo to ta kwota zgodnie z procedurami będzie podana w miesiącu września. No. Jest to plan na 2013 rok. To może w takim razie wstrzymajmy się do września, doprecyzujmy całe i w momencie jak będą podane środki, rozmawiajmy na konkretne tematy. A w tej chwili my już drugi czy trzeci raz zmieniamy uchwałę, która jest, że tak powiem, no, w sferze jeszcze takiej bardzo mało konkretnej. No chcę tutaj, że tak powiem, wyjaśnić. Ja nie wiem, no, jeżeli Rada będzie tak co sesję zmienia uchwałę, to ja nie wiem, czy to jest poważne. No. No, pani Radna, ponieważ była w zarządzie, doskonale się orientuje w tym, że obowiązują nas pewne terminy do podjęcia uchwał. Oczywiście, że się orientuje, na pewno nie jest to wrzesień. Proszę mi pozwolić. Ten termin był wcześniejszy, który praktycznie, gdzie mieliśmy do dyspozycji sumę z poprzedniego roku oraz zadania, które powinniśmy wskazać do 2013 roku. W tej chwili, jeżeli następuje doprecyzowanie zadań, jest możliwe na tym etapie doprecyzowanie zadań, doprecyzowujemy je. Przypomnę, że motorem tego było między innymi to, że od terminu obligatoryjnego, który musieliśmy podjąć uchwały dotyczące rozdziału środków, zarówno środków priorytetowych, jak i środków na zadania powierzone, nastąpiła jednak dosyć silna informacja w kierunku tego, że będzie raczej egzekucja środków nie jako priorytetowe powierzone, tylko środki inwestycyjne i środki bieżące. I dlatego też te nazwy i pewne zadania, które jest możliwe do tego, aby właśnie skierować w kierunku tym, którym miasto będzie preferowało, a jednocześnie, żeby uzyskać jak najmniejsze straty w pewnych realizacji w następnym roku, następuje w tej chwili zmiany w kierunku właśnie spełnienia tego wskaźnika, ponieważ ten wskaźnik został nam określony na spotkaniu z przewodniczącym Rady Miasta i skarbnikiem miasta, panem Filiałem, który reprezentował pana prezydenta, jako to, że minimum te 0,5 środków, całych środków dzielnicy będzie musiał mieć charakter inwestycyjny. Całych środków, bez względu na to, czy to są priorytety, czy powierzone. Jeżeli nie spełnimy tego wymogu, to my nie będziemy mieli możliwości odzyskania środków, które zostały wskazane jako inwestycyjne, na środki bieżące, takiej możliwości, jaka jeszcze była w tym roku, z której skorzystaliśmy. Z tego te zmiany, które w tej chwili realizujemy pod tym kątem, że po pierwsze, my wskazujemy w tej chwili na pewne realizacje, których spodziewamy się, że będą realizowane w następnym roku i wskazujemy od razu na to, że by miały one charakter taki, który zapewni nam maksymalne wykorzystanie środków. Mówię, że uciekamy od środków bieżących, ponieważ te środki bieżące i tak musimy mieć, bo są sfery takie, kiedy środki bieżące musi mieć na realizację. Natomiast usiłujemy maksymalnie, nie tylko w tej dziedzinie, ale w dziedzinie, mówię, remontów po stronie, że tak powiem, instytutu, ale też po stronie Wydziału Edukacji, zejść ze środków bieżących, które w całości na przykład mieliśmy na te 280 tysięcy, środki inwestycyjne. Dziękuję. Jaki jest wniosek, pani radna? Co pani wnioskuje? To znaczy, nie uzyskałam jeszcze odpowiedzi odnośnie tego projektu na toaletę. Jest to suma określona przez Ziki, którą przez Ziki na zapytanie dotyczące budowy toalety parku Solwaj z zapewnieniem tego, że środki, które zostaną zaangażowane na to zadanie, będą wprowadzone w zakresie. Jestem dość spokojna. Proszę mi prosto powiedzieć, co ma być robione w ramach projektu podłączenia typowej toalety za 50 tysięcy na gminnym terenie bez pozyskania miasta.
Proszę mi nie opowiadać, że to ZIKIT kazał, że to, że tamto. ZIKIT może kazać. Proszę mi powiedzieć, co za te środki ma być zrobione. Suma ta została wskazana jako koszt, ewentualny koszt, być może nie w całości wykorzystany. Te środki w tym momencie przejdą na realizację, ale już będą miały charakter ten inwestycyjny. Na projekt budowy toaletu, łącznie, że tak powiem, z kompresem, znaczy łącznie, że tak powiem, te wszystkimi wymaganymi, że tak powiem, podłączenia. No ale to takie samo brzmienie miał poprzedni punkt, projekt i budowa. Ale w tym momencie, też to jest zadanie inwestycyjne, więc tutaj nie do końca się zgadza. W tym momencie projekt budowa w rozumieniu ZIKIT-u obejmuje całość środków, które wymaga ta inwestycja. 50 tysięcy to nie jest suma, która jest w stanie zapewnić zarówno wykonanie projektu, jak i realizowanie kosztów inwestycji. Dziękuję. I w związku z tym nastąpiło ograniczenie, ponieważ wiadomo, że środki, które pozostaną, pójdą na wykonawstwo, natomiast pozostała suma z 50 tysięcy nie zapewni wykonania tych projektów. Dziękuję. Proszę bardzo. Takie pytanie. Czy należałoby to rozumieć tak, że kwota, która pozostanie po projekcie, bo projekt nie wykorzysta 50 tysięcy. To byłby kosmos. Tak, kwota, która zostanie po realizacji projektu, będzie dopiero przeznaczona na realizację. Będzie wymagała finansowania realizacji tego projektu. Na realizację, no tak. Nie wyobrażam sobie kwoty 50 tysięcy na projekt kilo. Za przeproszeniem. Tak, ale tak jak się No ja rozumiem, ale zarządy tłumaczą, ja to przynajmniej tak odbieram, że takie jest zalecenie ZIKIT, tak, żeby to tak sformułować. Tak? Pozostaje to wszystkie inwestycje, które nie przepadają. No proszę Państwa, może ja zabiorę głos. Powiem tak, poprzednia uchwała, zostały wnioski skierowane do ZIKIT-u i wniosek został odrzucony do realizacji ze względu na to, że za mała kwota na projekt i budowę. W związku z powyższym zachowaliśmy kwotę, podejmujemy taki projekt uchwały i dopiero na tej podstawie może ZIKIT przeprowadzić kalkulację kosztów szacunkowych. Nie, no musi zostać temat. To nie jest powiedziane, że ZIKIT to zatwierdzi. Określi wtedy, ile będzie kosztował projekt i dokonamy odpowiednich zmian w odpowiednim momencie. Czy to jest wystarczające, czy jeszcze nie? Dla mnie to nie jest wystarczające. Jak dla mnie to jest wystarczające, jasny zapis, który był pierwotnie. A tutaj za te pieniądze to ja nie widzę. Albo robimy to i to i napisane jest, a nie, że projekt. No to ja się nie mieszczę w tym pojęciu. Jeżeli ZIKIT nam przyjmuje zadanie. Które normalnie w tej chwili jest taka jest prowadzona rygora procedury, że nie możemy wykonywać samych projektów, musimy, że tak powiem, mieć zapewnione sumy na całość, albo wprowadzać zadanie przez prezydenta do WPF. W tym wypadku dał nam możliwość, ja tak to zrozumiałem, zrealizowania zadania jednorocznego bez wprowadzania do wieloletniego planu inwestycyjnego. Rezerwują środki na inwestycyjny, dając nam możliwość dofinansowania brakujących środków. Tak przynajmniej ja zrozumiałem zapewnienie. Natomiast też tak, że te środki nam w przypadku określenia wcześniejszego albo w trakcie, jeżeli nie zmienilibyśmy do tej mniejszej sumy, które na pewno projekt będzie kosztował, nie przepadają nam, tylko są przeznaczone na realizację. I w tym momencie jest to, powiedzmy, taka zaliczka na realizację tego zadania. Bez wpisywania tego i całej procedury WPF. Ja pragnę jeszcze uzupełnić, proszę Państwa. Ja wiem, że się burzycie. Mieliśmy pewien konkretny, na przykładzie roku 2012 i 2012, konkretny zapis mieliśmy do WPF-u i sprawy ulicy Zbrojarzy. Co myśmy podżyli z tym tematem, to trzy zmiany do tej pory.
Radni się upierali, że ma być tak, jak ma być i okazało się to, co się okazało. Ja w tej chwili muszę ratować te 207 tysięcy na gwałt, łazić po biurze budżetu, żeby to wcisnąć, żeby nam nie przepadło. To jest taki przykład perfekcyjnego zapisu życzeń radnych w danym temacie. I potem to wszystko ulega ograniczeniu, bo tu się nie da, tu się nie da, tu się nie da. I dopiero efekt jest taki, że mamy w tej chwili wrzesień, 16 sierpnia zadanie zostało przerzucenie tych środków na ulicę Żywiecką, zostało skierowane do biura budżetu i mam nadzieję, że być może we wrześniu uda się doczekać zarządzenia prezydenta. A jak nie, to 193 200 przepadnie. Tak? To państwo radni, proponujcie pierwsze zmianę czy odrzucenie tej uchwały w całości albo zmianę zapisu. Po to jest przedstawiany projekt uchwały, a nie opowiadanie, że coś jest źle. Staramy się jak możemy. To, że rzeczywiście są częste zmiany zapisów, to wynika z sytuacji, że musimy się dostosowywać do bieżących zaleceń związanych z wprowadzeniem środków inwestycyjnych i bieżących. Wiecie państwo dobrze, w tej chwili w dokumentach Rady jest odpowiedź prezydenta dla pana przewodniczącego Kośmidra i nic z tej odpowiedzi nie wynika. Państwo dostaliście to na komisję. Spróbujcie się z tym zapoznać. Proszę państwa, jeszcze uzupełnię to. Z bieżącego podliczenia. Ja chciałbym uzupełnić pamięć, ale zaraz rozumiem. Proszę państwa, z bieżącego podliczenia finansów na 2013 rok wynika, że przy utrzymaniu tego, co prawdopodobnie chce utrzymać prezydent i skarbnik, my stracilibyśmy bez tych zmian określone kwoty. I to liczone, że tak powiem, ponad 100 tysięcy, jeżeli nie więcej, 200 tysięcy, z uwagi na to, że praktycznie te zadania właśnie byłyby niemożliwe do zrealizowania, ponieważ nie mielibyśmy na to środków bieżących. I dlatego usiłujemy, że tak powiem, jeżeli są jakieś informacje i możliwości i po przeanalizowaniu zadań możemy je skierować, zmniejszając tą lukę, co prawda jest w tej chwili propozycja, być może ona przyjdzie w tym momencie, w jakiejś mierze będzie rósł, że nie będzie to 54% na tych inwestycjach, tylko może zostanie to zmienione. Ale w przypadku utrzymania poprzedniego roku my jesteśmy bez szans, bo chcę zwrócić uwagę państwu, że zrealizowaliśmy ten współczynnik, ale dostaliśmy zgodę na zmianę na ponad kilkaset tysięcy ze środków inwestycyjnych na środki bieżące. W tym roku, który przychodzi w 2013, jak nam zapewniono, zapewnia solennie skarbnik wszystkich przewodniczących, którzy byli na spotkaniu, nie zostanie udzielona żadna zgoda, jeżeli będzie przez dzielnicę niedopełniony współczynnik 0,5 na inwestycyjnej bieżącej. Dziękuję. Proszę bardzo, panie radny. Przepraszam najmocniej, ale ja sobie chwilę czekam. Tak, proszę, przepraszam. Podsumujmy sprawę tej toalety, ponieważ dużo opowiadamy, tylko dobrze byłoby dojść do konkluzji. Moje pytanie jest takie. Czy jeżeli zmienimy zapis z poprzedniego na obecny, to rozumiem, że zachowamy te 50 tysięcy na inwestycje. Nic, nic nie zachowamy. Poczekajcie państwo, będziecie najpierw sobie mówić, no nie przeszkadzałem panu. Panie radny, proszę się wypowiadać. Więc moje pytanie jest takie, czy jeżeli zmienimy ten zapis na proponowany, to jeszcze raz powiem, czy mamy rozumieć w ten sposób, że kwota pozostała po projekcie będzie z przeznaczeniem na budowę tej toalety, a będziemy szukać dodatkowych środków, żeby to wykonać. Tak, rozumiem, że założenie jest takie, że teraz musielibyśmy mieć zarówno kwotę na budowę, jak i na projekt, żeby pozostało to poprzedniej nazwie. Tak. Dobrze. Czy ewentualnie jest możliwość na sesję
rozbicia tego na dwa podzadania, jako osobno projekt i osobno budowa, wpisując konkretne kwoty na projekt, przy czym nie będzie to pełna kwota na budowę. Ale czy tak też dlatego nie zostało to przyjęte. A no właśnie, tak się nie da. Bo to już poszło. Czyli rozumiem, że żeby obronić tą toaletę, żeby obronić, obronić pozycję oraz pozycję. Obronić możliwość realizacji na razie w tym trybie jednorocznym, pozostawiamy to i w tym momencie dajemy nam możliwość dofinansowania tego. Pytanie jest jeszcze, jakie mamy gwarancje, że ta kwota z różnicy, która pozostanie pomiędzy planowaną tutaj, a na wykonanie projektu będzie przeznaczona na realizację tego projektu. Ja myślę, że zrobimy tak, że w momencie, kiedy zostanie, znaczy przypuszczalnie określone, ja też, że tak powiem, że mam lekkie obawy, dlatego uważam, że jeżeli zostanie to w jakimś tam czasie przy określonej, powiedzmy, wysokości tych przetargowych sum, to my możemy dokonać, że tak powiem, znaczy spróbujemy dokonać w tym momencie, jeżeli byśmy nie uzyskali za 500% zmiany po prostu tej sumy. Przerzutem na, znaczy bez zmiany tych środków inwestycyjnych, bo będzie to środek inwestycyjny, tylko dofinansowanie innego zadania inwestycyjnego tymi środkami. A pozostawiam, jeżeli by nie dali nam innej możliwości. Jeszcze jedno pytanie. Czy jest obawa, że jeżeli pozostawimy to w poprzednim zapisie projekt i budowa z kwotą, która nie zapewnia realizacji tego zadania, to jest szansa, że oni nam to uwalą? Tak. Tak. Nie przyjmą, bo nie przyjęli tego. Nie przyjęli po prostu do realizacji. Proszę Państwa, czy są głosy w dyskusji jeszcze? Ja stawiam wniosek o odrzucenie tej uchwały w całości, doprecyzowanie z podsumowaniem, jaka część środków jest przeznaczona na inwestycje, żeby radni mogli sobie to podsumować. Ja tylko tłumaczę to tym, że uchwały dostajemy praktycznie w ostatniej chwili, więc nie ma możliwości takiej pracy wykonać w domu. Żebyśmy po prostu widzieli, jak to była. Tu nawet nie ma kwoty rozdysponowanej środków łącznych. Jak się to ma do kwoty przydzielonej? Czy my całość rozdysponowujemy, czy nie? Pani radna, chwileczkę. Proszę przypomnieć. A czy raz złożyć wniosek? A dwa. Wniosek o odrzucenie. A dwa. Chcę przypomnieć, że to są wybrane zadania z uchwały w ośrodkach, znaczy, bo obowiązuje, że tak powiem, uchwała już obowiązuje w zadaniach powierzonych. W tym momencie jest to zmiana określonej pozycji tych zadań. Wobec tego pozostała uchwała obowiązuje i nic nie stoi na przeszkodzie, aby została podjęta dużo wcześniej, nic nie stoi na przeszkodzie, aby radny, jeżeli kto go interesuje, podliczył sobie te środki. Bo na dobrą sprawę w tej chwili Państwo radni dysponujecie kompletem uchwał. My w tej chwili tylko dokonujemy pewnych zmian w tych uchwałach, które wynikają z bieżącej sytuacji. Z tego, że dochodzą po spotkaniu takie, a nie inne wiadomości dotyczące pewnego zakresu wykorzystania lub braku możliwości wykorzystania oraz z tego, że uchwały po podjęciu poszły w procedurę realizacji, czyli wnioski trafiły do określonych realizatorów i w tym momencie następuje prędzej czy później reakcja albo przyjęcie, albo określone zajęcie określonego stanowiska. I to jest ta uchwała, proszę zwrócić uwagę, jest tylko wynikiem wyłożenia iluś tam pozycji z uchwały o priorytetach na rok 2013, które Państwo podjęliście dwa miesiące temu. Dziękuję. Dziękuję. Czy wniosek, ponieważ rozumiem, że to jest zgłoszony wniosek, jest na piśmie? Nie jest na piśmie. To bardzo proszę. Nie można tego doprecyzować, to jak to są wyjęte pozycje z uchwały, które obowiązuje stanowisko. Nie powtarzamy całego. Twardzenie na wierzch i podpojemniki na odpady. No gdzie to jest? Co to jest hasło tylko? Hasło. Bo na nasze słowo nie reaguje, żeby według naszych widzimisię wypełniał, robił kalkulację poszczególnych tematów. No dobrze, jeżeli ale żeby zrobić kalkulację, to trzeba mieć miejsce, prawda? Proszę Państwa. To jak oni przyjmą, ja rozumiem, że tutaj jest inna gra, tak? Ja to czytam, że tutaj jest z utwardzenia nawierzchni na budowę, żeby przeskoczyło to na środki inwestycyjne. Natomiast kwestia, mówię, doprecyzowania, gdzie to ma być, za jaką kwotę, no to
Będziemy podejmować. Będziemy podejmować, bo w tej chwili nie mamy lokalizacji i zwracaliśmy się do Państwa o wyszukanie lokalizacji. No i co? I zostawimy te pieniądze, nie będziemy się tym zajmować, tak? A tak pieniądze są zawsze. To jest początek procesu planowania budżetu następnego roku. To dodajmy do toalet i wtedy będzie budowa i projekt. A przecież jeżeli jest, przepraszam, zapis zadania, projekt budowy toalety, to wiadomo, że w przyszłym roku nic więcej za te pieniądze nie zrobimy, tylko projekt, prawda? Więc proszę nie mówić, że jak zostaną pieniądze po projekcie, to my będziemy budować. Bo nie ma takiej opcji. Jeżeli nie ma tego, jeżeli jest hasło projekt, to będzie projekt. A budowa będzie na następny rok. 2014. Ja chciałem od razu wyjaśnić. Ja chciałem prosić, żeby mnie jednak słuchać dosyć dokładnie. Ja powiedziałem tak, że są to środki na inwestycje, albo dofinansujemy, albo tą niewykorzystaną część jako inwestycję skierujemy na dofinansowanie inwestycji innej inwestycji. Tak dokładnie powiedziałem. Natomiast w tym momencie my to usiłujemy, że tak powiem, wyjść ze wskaźnikiem, ponieważ my, proszę Państwa, są dwie możliwości. Albo praktycznie, przyjmiecie to, albo nie przyjmiecie. Szkoda, jeżeli pani radna, mając całkowicie, doskonałą wiedzę, jeżeli chodzi o znacznie większą niż inni radni na temat, że tak powiem, aktualnie funkcjonowania finansów i rzeczówki. Dlatego się wypowiadam, że ta uchwała dla mnie jest nieprecyzyjna, niekonkretna. Mówię, faktem jest, że spełnia swoje zadanie, jeżeli chodzi tutaj o zmianę kwalifikacji zadań z remontu na inwestycyjne. Natomiast są to puste hasła. Owszem, jest puste hasło, jeżeli chodzi o te puste. Wytłumaczyliśmy na samym początku, ponieważ zadanie miało być realizowane za osiedlem Żywieckim. I po wyjaśnieniu, nie ma możliwości na realizację tego zadania, a ponieważ jest potrzebne to, bez tego wskazujemy na konieczność realizacji tego typu inwestycji, a doprecyzowanie lokalizacji powierzchni technologii nastąpi, że tak powiem, w najbliższych miesiącach, żeby można było. A czy nie można pytać, na przykład projekt budowy oraz budowa do wysokości pozostałych środków. I to wtedy nam całą sytuację rozjaśnia. Nie może być takie sformułowanie. No to właśnie, też osoby. Proszę Państwa, ogłaszam 10 minut przerwy i oczekuję ewentualnie. Nie, ja cofam ten wniosek, proszę głosować uchwałę, bo to widzę, że to. W tej chwili Pani Radna, 18 września jest kolejne spotkanie przewodniczących. I sądzę, że pod koniec września będą takie dane, że znów będziemy tą uchwałę korygować. Być może powinniśmy się wstrzymać i zrobić to do końca konkretnie, dobrze, raz a porządnie. A nie za przeproszeniem, co sesja to jest. Nie ma możliwości to, w tej chwili. Proszę mnie jeszcze posłuchać. Stabilizacja w tym mieście już dawno minęła. Wiecie dobrze, co się działo w zeszłym roku. W tym roku jest jeszcze gorzej. Powiedzmy, nie ma takich blokad, jakie były w zeszłym roku oficjalnie. Na razie. Myśmy zachowali status dobrego wykorzystania środków dzięki szybkim zmianom dostosowującym się do bieżących realiów. I nie pozostaje nam nic innego jak na tyle wszystkich dzielnic, proszę sprawdzić, my mamy 90% wykorzystania i w razie czego niewielkie szkody byśmy ponieśli, natomiast są dzielnice, które w zeszłym roku były na pierwszym miejscu, a myśmy byli na dalekim tyle, przy szarym końcu, i oni są w takiej sytuacji, jak my w zeszłym roku. Ja tylko chciałam jedną sprawę się zadać. Jeżeli my składamy z projektu wniosek do ZIKIT-u o wykonanie tych utwardzeń, znaczy wykonanie tej podbudowy, czy my możemy w przyszłym roku wskazać te miejsca? Oczywiście, że możemy. Nie ma problemu.
i bijemy pieniądze. Dyskutujmy dalej, posiedzimy tutaj jeszcze 3 dni. Po prostu prezentujemy pieniądze, a przyszłym roku stworzymy miejsca i podejmacie. No. Przecież ale jesteśmy na początku drogi. W 2013 roku się przeszkadza, no więc pytanie. Więc ten temat mamy z głowy. Nieformalny wniosek o odrzucenie uchwały, czy nie? Nie, nie, wycofamy. Wycofamy. Czy ktoś jeszcze zabiera głos? Nie widzę. Poddaję projekt uchwały pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Chciałam się zapytać jedną rzecz. Jeżeli chodzi o tą toaletę Parku Solwa, jeżeli my rezerwujemy 50 tysięcy, projekt idzie, tak na przykład na ogródek Jordanowski proponowaliśmy 50 tysięcy. Projekt idzie za 37 tysięcy. No przecież w przyszłym roku możemy dokonać korekty, prawda? Ale żeby sprowadzić, że pieniądze pozostałe po przetargach wracają do kasy gminy Kraków. Ale to w przyszłym roku, ale nie w tym. Od 2 lat. Nie, no dobrze, ale w przyszłym roku. Ale Jezu, dyskutujemy o tym. Dlatego nie, ja tylko mówię, że nieprawdą jest, że można będzie te pieniądze przerzucić. Ale można przecież... Komu wraca, temu wraca. Państwo skarży, no co powiedziałem. Państwo skarżycie się, że nie ma stabilizacji, częste zmiany, konkretyzacja, a mnie interesuje cel końcowy, czyli wykorzystanie środków. I nie możecie mi zarzucić, że nie działam w tym zakresie. A czyś nikt nie zarzuca. Poddaję uchwałę pod głosowanie. Kto jest za przyjęciem? Będziemy przerywać tą uchwałę. Tutaj była, nie było poddane jeszcze pod głosowanie. Ja składam poprawkę. Może ją przeczytam. Korekta zadań priorytetowych w 2015. Zmieniony paragraf. I wykreśla się punkt 4, czyli tutaj mówimy o tej toalecie. Pieniądze przeznacza się na akcję wystawy. 50 tysięcy na wystawkę, coś jest. To się przeniesie te pieniądze, bo na dzień dzisiejszy, tylko żeby pokazać, że po prostu jest zgłoszona. Dla wyjaśnienia. Ale nie ma wyjaśnienia, to jest ostateczne. Ale dobrze musimy. Dla wyjaśnienia chciałem zaznaczyć, że tak jak zarząd rządu jedzie zmina na szybko, zostaje pieniądze przez stadzone na akcję wystawka, natomiast jak wiemy będą zlewkały i wtedy te pieniądze już na konkretny cel, który radni po prostu wspólnie będą do wniosku przeniesieni. Ja to chciałem wyjaśnić. Zamykam dyskusję. Proszę Państwa, wpłynęła poprawka radnego Kocajdy, przeczytał, głosujemy tą poprawkę. Kto z Państwa jest za przyjęciem poprawki w brzmieniu przedstawionym przez radnego Kocajdę? Liczę. O nie. Raz, dwa, trzy. Kto jest przeciw? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto się wstrzymał? Dwa. Dwie osoby. Dziękuję. Poprawka została odrzucona. Stawiam pod głosowanie projekt uchwały w przedstawionym brzmieniu. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w przedstawionym brzmieniu? Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o przystąpienie na następny. Kolejny w punkcie 3.1.2 w sprawie projektu planu finansowych wydatków dzielnicy. Konkretnie chodzi o przerzut 400 zł i dofinansowanie usług telekomunikacyjnych. Co jest zapisane w paragrafie pierwszym. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję i przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście, trzynaście. Aha, bo przyszło kawałek. Stwierdzam, że uchwała została podjęta jednomyślnie. Przystępujemy do następnego projektu. W punkcie 3.1.3 jest projekt uchwały w sprawie rezygnacji radnego Gustawa Eberta z członkostwa w Komisji Bezpieczeństwa Rady Miejskiej w sprawie uchwały. Paragraf pierwszy przyjmuje
rezygnację radnego z członkostwa tej komisji. Dziękuję. Otwieram dyskusję. Nie widzę głosów w dyskusji. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Raz, Gloria. Dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście. Słusznie, panie. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o przedstawienie następnego projektu uchwały. W punkcie 3, 1, 4 jest uchwała w sprawie uzupełnienia sprawy Komisji Edukacji, Kultury i Sportu Radnej 9 Rady Uchwały. Paragraf pierwszy zapisuje, znaczy uzupełnienie spraw o osoby pana radnego Stowarzyszenia, który właśnie przed chwilą zrezygnował. To się będzie zrezygnował z Komisji Bezpieczeństwa. Dziękuję. Otwieram dyskusję nad projektem uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem projektu uchwały? Liczę. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć, dziesięć, jedenaście, dwanaście. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Jedna. Dziękuję bardzo. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę o następny projekt uchwały. W punkcie 3.1.5 jest projekt uchwały w sprawie korekty rankingowej potrzeb remontowych trasy oświatowej z terenu Gdańska Ziemi na rok 2012. W paragrafie pierwszym zmienia się zadanie realizowane w gminie nr 24 wykonania relacji pionowej na kontynuację wymiany sprawki ogólnej na sumie 60 tysięcy złotych. To jest praktycznie. Dziękuję. Było zdecydowane jeszcze poprzednio, jest to zmiana. Otwieram dyskusję. Proszę bardzo, pan radny. Znaczy, tak z punktu widzenia takiego zabezpieczenia technicznego danego budynku, budzi to moje o tyle obawy, że jeżeli jest ekspertyza techniczna, to niezależnie od opinii dyrekcji budynku, naszej dyrekcji szkoły, powinniśmy chyba pomyśleć jednak o technicznej stronie budynku. Jeżeli dorosła pionowa jest konieczna z punktu widzenia przeglądu technicznego, to żeby tam nawet okien brakowało, to wydaje mi się nie do końca zasadnym wnioskiem. Pytanie jest, czym jest poparta prośba dyrekcji szkoły? Prawdopodobnie jest duże prawdopodobieństwo, że dyrekcja ma nadzieję na pozyskanie tych środków z jakiegoś lubią. Dlatego w tym momencie chcę, abyśmy zainteresowali. Tutaj raczej bym się nie martwiła, że jakby na przekór idą decyzji i on jest procesem, niż się płaciłam. Ale to nie wiem. Dziękuję bardzo. Swoje wątpliwości od strony. Panie radny, ja powiem tak. Czas robienia izolacji pionowej minął. Nie, jeszcze nie. No, przepraszam, to jest czynna szkoła, która już funkcjonuje ze zwiększonym naborem. Więc proszę to wziąć pod uwagę. Okna zawsze można wymienić, bo jeszcze mamy na to czas. Natomiast były przepały, jeśli chodzi o ZEO i sprawa wymiany okien ciągnęła się od dłuższego czasu. Oni koniecznie w ZEO wymyślili izolację pionową, a na okna się nie chcieli zgodzić, bo konserwator namieszał, bo to jest gimnazjum, obchodzi tam stulecie istnienia, nie? Aż w końcu pod zmasowanym naciskiem zarówno Komisji Edukacji, jak i dyrekcji, w końcu pan konserwator zrozumiał i wyraził zgodę. No, na tym to polegało. Jeżeli przetarg nie został przeprowadzony w pierwszej połowie roku, to nie ma na co czekać, bo tylko możemy te pieniądze stracić. Dziękuję. Czy to wyjaśnienie panu wystarcza? Znaczy różne mogą być okoliczności. Mówię o tematach i o uzasadnieniu technicznym. Uzasadnienie.
uzasadnienie techniczne w tej chwili akurat mamy lata suche, nie? Ten rok też wydaje. Nie, nie, nie. Proszę Państwa, nie będziemy z kolei wyręczać dyrektorów w prowadzeniu placówki. Ja wiem, że moje stwierdzenie może być śmieszne, ale ono coś w sobie też ma. Przede wszystkim zawilgocenie dotyczyło sali gimnastycznej, która jest zawilgocona nie z tych względów wód gruntowych, tylko z innych względów. Braku ocieplenia, co Państwo dobrze wiecie, to jest gimnazjum 24, tak? Dobra, głosujemy. Ja jednak proszę o głos, ponieważ proszę nie jest to tak do końca. Powiem tak, po przeglądzie dwa lata temu, zaistniała konieczność, zwłaszcza w perspektywie, że tak powiem, tych zawilgotniałych parkietów i tak dalej, wskazano na konieczność wykonania izolacji zarówno pionowej, jak i poziomej. Natomiast nie da się ukryć, że realizatorem tego przygotowania i odpowiedzialnym za wykonawstwo jest ZOO, które absolutnie niechętnie podeszło do tego, pomimo tego, że na dobrą sprawę jest to w interesie, że tak powiem, szkoły. W tej sytuacji, która się rozwinęła od początku roku, gdzie miało to zadanie być realizowane, oraz w momencie, kiedy na dobrą sprawę mamy perspektywę niewykonania tego, praktycznie wbrew nawet, że tak powiem, no może logice, bo to ja muszę powiedzieć, że nie jestem zwolennikiem akurat zamiany tych zadań i to muszę mówić wprost, ponieważ jest to praktycznie coś, co ma bardzo krótkie nogi, natomiast izolacja pozioma i pionowa jednak, że tak powiem, nie tylko, że tak powiem, przed wodami, które być może są dosyć głęboko, ale przed wodami, że tak powiem, opadowymi i tymi, które wsiąkają, że tak powiem, po ścianach i tak dalej. Natomiast, ponieważ jest praktycznie widzimy niemożność wykonać tego zadania. Więc w tym momencie lepiej te środki powierzone wziąć, wykonać ku zgodzie, że tak powiem, zgodnym, że tak powiem, głosom ZEO i dyrektor gimnazjum. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze... I dobrze przygotowaliśmy ten projekt uchwały. Nie widzę. Zamykam dyskusję. Przedstawiam projekt uchwały pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały proponowanej brzmienia? Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję bardzo. Nie było przeciw. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Proszę bardzo o przedstawienie. Następny projekt jest dotyczący dysponowania środków finansowych na zadania powierzone Rady Miejskiej 9 na 2013 rok. W punkcie 3.1.6. Proszę Państwa, są to tylko zmiany, które wynikają z tego, co poprzednio, że praktycznie suma, którą zdjęliśmy, nie powinna być 90, tylko 80 tysięcy. I nastąpiła ta poprawa nastąpiła i dlatego te 10 tysięcy musi być dofinansowane, tak jak przetłumaczę w punkcie 2 rzymskie i w tej chwili jest to suma 175 tysięcy na zadanie inwestycyjne, co daje w sumie realizację na wysokości sumarycznej zapisanej w wieloletnim planie inwestycyjnym dla tego zadania na sumę 250 tysięcy w roku 2013. W związku z tym konsekwencją jest zmniejszenie do 400 tysięcy na zadania zmierzące do utrzymanego odpowiadalności. W przypadku, jeżeli dostaliśmy jakieś środki, a potrzeby byłyby uzasadnione zwiększenia, na pewno będziemy chcieli w przypadku uzasadnionych zwiększyć tą kwotę wydatków bieżących, jeżeli będzie taka możliwość i potrzeba szczerza. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję nad projektem tej uchwały. Proszę bardzo, pan radny. No oczywiście i znowu jestem
przeciw do tej uchwały, tak jak tam napisałem w swoim wotum separatum do uchwały podobnej, praktycznie takiej samej. Co jedynie, co mogę tutaj powiedzieć, no wiadomo, tak mogę to powtórzyć jeszcze raz, ulica Cegielniana była robiona w 2012, znowu na pierwszym miejscu, w 2013 znowu jest na pierwszym miejscu. Powinna iść na koniec, mamy tutaj inne ulice, one powinny wypłynąć pierwsze, to powinno być z jakąś rotacją tych ulic, a nie żeby ciągle jedna i ta sama ulica wyskakiwała na pierwsze miejsce. Natomiast tu przebudowa jezdni w ulicy Borsuczej, no to jest właśnie klasyczny przykład, tam gdzie dałem przykład, żeby sprawy nagłe, które nagle wypadają, tak, i one wtedy mogą wejść. To jest właśnie ten przykład, bo nagle żeśmy dostali ulicę od spółdzielni, która była dotychczas właścicielem, no i rzeczywiście trzeba ją prowadzić, wtedy na dół i tutaj ona jest dziura, czasami kiedyś ja miałem przewodniczącego, dlatego taka dziura mówił, że jest nie nasza, ale będzie nasza. I właśnie ten przykład, gdzie wprowadzamy ulicę zgodnie z jakąś logiką i sensem. Natomiast takie wprowadzanie na pierwsze miejsce zadań, które nawet w tamtej kadencji nie były w ogóle brane pod uwagę. W ogóle tak nikomu się nie śniło takim zadaniem w tamtej kadencji. Znaczy jakieś nie śniło. Oczywiście nie było no bo zadania. My robiliśmy to teraz. Ale ja może skończę. Dobrze. No więc teraz żeśmy ją powinni robić, ale na ostatnim miejscu, żeby przeszły z Dunów, Żywiecka, Zakopiańska, przeszły tę ulicę i ona potem wchodzi jako ulica do zrobienia. Nie może być tak, że przykładowo za dwa lata przyjdzie nowy zarząd i nowy zarząd weźmie te wszystkie tak zrobił, i sobie swoje zadania ustali odpowiednio. Tak nie może być, to powinno być. Ciągłość, są zadania, nowy zarząd chce sobie nową ulicę wprowadzić, proszę bardzo, na koniec. Wtedy nigdzie będzie mówił, że to jest jakaś prywata czy coś, po prostu będzie taka ciągłość z kadencji na kadencję, będziemy stabilni i tak jak mówię, nagłe jakieś takie przypadki. Już kończę, dziękuję. Tyle. Ja chciałam powiedzieć tak, odnośnie ulicy Cegielnianej. Przepraszam bardzo, zaczęliśmy ulicę Cegielnianą, zrobiliśmy kawałek chodnika. Przejdź się ulicą Cegielnianą, po prostu tą ulicę trzeba skończyć, bo idziesz, a potem jest zniszczona kostka, przerośnięta wysoką trawą. Po prostu trzeba chociaż jedną stronę ulicy skończyć. Dlatego jest na pierwszym miejscu. Proszę nie opowiadać, że przyjdzie następny zarząd, będzie sobie robił swoje ulice. No właśnie w poprzedniej kadencji była zapomniana osiedla Cegielniana. W związku z czym jest robiona ulica Cegielniana, już mówiłam w poprzedniej sesji, to jest ulica wielotysięczne osiedle, chociaż jedna strona musi być dobrze zrobiona. Nie ma o czym mówić. A ulica Borsucza, przejmujemy ją trzeba zrobić, a po prostu nie dlatego, że zarząd w tą stronę albo w tamtą stronę. Nie można tak mówić, że przychodzi nowy zarząd, to sobie robi tylko swoje okręgi. Po kolei robimy. I chcę tutaj jeszcze wielotysięczne osiedle musi mieć drogę dojazdową, musi mieć chociaż jedną stronę ulicy Cegielnianej skończoną. Nie ma o czym mówić. Dziękuję. A ja przypomnę to w następnej kadencji. Dobrze. No to jak będziesz. Dla pana radnego, pani też może dla pana radnego, dla informacji, ostatnio tydzień temu otrzymałem informację w związku właśnie z ulicą Cegielnianą, że ulica Borsucza nie ma szans do końca roku przejścia ze statutu drogi spółdzielczej na pod zarząd ZIKI. No, dlatego, że z okazji budowy, rozpoczęcia budowy pod tytułem Osiedla Krakowskiego Bumy na miejscu dawnej cegielni, czy później huty szkła, potem parkingu, dojazd zostanie przez ulicę Cegielnianą. Myśmy chcieli na gwałt zmienić uzgodnienie przez ulicę Borsuczą, żeby wykonawca Buma załatał dziury i dokończył ją do reszty, dopóki nie zostanie zakończony pierwszy etap budowy. Niestety to niemożliwe, nie ma możliwości formalno-prawnych i jest jak, nie jest pod zarządem. Nie jest pod zarządem ZIKI. W związku z powyższym jest jak jest. ZIKI to wjazd na teren budowy za tydzień, dwa od strony ulicy Cegielnianej zostanie zamknięty,
bo wykopy podchodzą już pod ten. Organizacja dojazdu na budowę będzie od ulicy Odczańskiej, naprzeciwko, oczywiście Cegielnianą, dojazd do dróg publicznych. Oczywiście na wysokości kościoła i w środku będzie stał dźwig. Wjazd, obniżenie zostało wykonane, oczywiście kosztem inwestora. I dalej będzie dostarczany materiał na budowę przez wjazd od ulicy Odrzeńskiej. Pragnę Państwa zapewnić, że nasze pieniądze włożone w ulicę Cegielnianą nie zostaną zmarnowane, bo akurat ta budowa jest dobrze zabezpieczona pod względem prawnym. BUMA została zobowiązana do złożenia weksla in blanco w Zikicie na kwotę 530 tysięcy. Proszę zwrócić na to uwagę. Jeszcze są zapisy dotyczące wykonania nakładki na odpowiednich elementach ulic będących pod zarządem Zikit w razie zniszczeń większych niż 20%. Mamy to na widoku i będziemy, wiecie dobrze, że to będzie dobrze pilnowane. Dziękuję. Ja jeszcze chcę uzupełnić, że z uwagi na to, że spotkaliśmy się przynajmniej w tej chwili przy egzekucji, znaczy niemożliwości egzekucji pewnych rzeczy, zwłaszcza, że takim remontu po zakończeniu budów, chcę przypomnieć, że w okresie poprzedniej kadencji, dwóch kadencji, została, w poprzedniej kadencji była dosyć intensywnie budowana zabudowa w ulicy do Wilgi w Budimieksu. Byłem radnych i były uzgodnienia, że po zakończeniu budowy zostanie, że tak powiem, do stanu pierwotnego przywrócona ulica praktycznie do ulicy Dotym. Budowa została zakończona w tym roku, bo Budygodanski był tym elementem kończącym. Do dnia dzisiejszego nie można wyegzekwować na podstawie tych dokumentów, które praktycznie były, a według których przynajmniej ja byłem na tych spotkaniach, bo akurat zarząd, znaczy zorganizował takie spotkanie i gdzie zapewniano nas o możliwości otworzenia tego stanu po zakończeniu, były zapewnienia ze strony Budimeksu oraz ze strony Zikitu. Dokumentacja fotograficzna nie pozwala. Dlaczego o to mówię? Dlatego, że w tej chwili walczymy o to, aby praktycznie na odcinek, który wykonaliśmy, na który złożyliśmy, założyliśmy określone, złożyliśmy określone środki, została wykonana dokumentacja, ale jednak geodezyjna. Żeby to nie było to, że tylko otwarza się tą jezdnię, gdzie wypadają dziury lub są już po prostu takie coś, że praktycznie to już po prostu gołym okiem już nawet, że tak powiem, osoba, no osobym, że tak powiem, wzroku to widzi. Tylko, że praktycznie w momencie zapadnięcia jezdni poprzez, że tak powiem, roczne użytkowanie tej nakładki asfaltowej w sposób regularny też, że tak powiem, została odtworzona nawierzchnia. Teraz walczymy o to, aby Zikit ze swoich środków zabezpieczył materiał źródłowy w momencie, kiedy następuje początek budowy i ten pierwszy etap. To, co zrobiliśmy, żeby zostało sparametryzowane geodezyjnie. A po zakończeniu nie tylko uzupełnione, że tak powiem, dziury, tylko zapadnięcia jednolite na dłuższej długości powierzchni. Dziękuję. Dziękuję. Czy są jeszcze jakieś... Ja, panie przewodniczący, chciałem tylko... Ja, to co pan mówił, to jest po prostu niepotrzebne. Ja akurat nie pochwaliłem zarząd za to, że dostaliśmy, czy dostaniemy tę ulicę i to jest właśnie tryb nagły i taka ulica powinna wejść, bo jak jest zrobiona, bo rzeczywiście... Ja to podałem informacyjnie. Aha, rozumiem. Myślałem, że za szybko mówię i nie zrozumieliście. Dobrze. Czy są jakieś głosy w dyskusji jeszcze? No. Dziękuję. Przedstawiam uchwałę pod głosowanie. Kto z Państwa jest za przyjęciem uchwały w proponowanym brzmieniu? Widzicie, raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, osiem, dziewięć. Kto jest przeciw? Raz. Kto się wstrzymał? Raz, dwa, trzy. Dziękuję. Stwierdzam, że uchwała została podjęta. Ja po prostu parę tam złożyłem się do tej uchwały. No na tej też powiem. Proszę Państwa, przechodzimy do następnego punktu. Projekty uchwał przygotowane przez Komisję Rady.